Witam wszystkich. Jadę na wyprawkę dzisiaj małą. Akurat teraz stoję, musiałem się zatrzymać w poszukiwaniu jedyneczki miejsca. Ale już ten, siadam i lecę dalej. I tak dzisiaj nietypowe miejsce, a jakieś, ja wiem, 650-700 km od domu. Objaśniam, o co chodzi. Jestem na urlopie i jadę na spotkanie do Krzyśka. Krys 9916. Chłopak z naszej ekipy tak samo chodzi, szuka, nagrywa. Także fajnie będzie. Spotkamy się na żywo, pogadamy. Pochodzimy razem. I zobaczymy, co to będzie. No podejrzewam, że nie będzie nic tam wielkiego, ciekawego, bo też za dużo czasu nie mam. Natomiast tak jak mówiłem, fajnie, że się spotkamy, pochodzimy. Dla mnie to będzie jakaś pamiątka, bo wrzucę sobie film na kanał. Fajnie będzie za jakiś czas obejrzeć i powspominać. No i dobra, szkoda czasu, bo zaraz mam u niego być. Także jak wszystko pójdzie sprawnie, to melduję się przy tak zwanym pierwszym dołku i kopiemy dalej. Także na razka. No i witam przy dołku. Jestem już po trzecim sygnale. Działamy z Chrisem. Chris się tam gdzieś okopał. Nie wiem, czy go widać, czy nie. Fajne tereny, trawka niska. Koniki w pobliżu. Zgoda właściciela, tylko kopać. No i tak, co my tu mamy? Teraz wyskakuje. Fajne, całkiem przyzwoite okucie, albo powiedzmy część jakiegoś okucia, może od jakiejś koninki, mniejsza z tym. A wcześniej miałem dwa sygnałki. Polska i tutaj wyskoczył guziczek gładki, kompletny, i to na razie będzie na tyle. Także działamy dalej. Dobra, w tej chwili mamy towarzyszy do kopania. Ja ci tu powącham, kurde. No co się patrzysz? Następny fancior wychodzi z ziemi. Kawałeczek biżuterii. Nie znam się za dobrze, ale myślę, że to może być jakaś spinka od makietu, jakaś ozdoba, czy ameliniowa. Dobra, do następnego. Tak się fajnie ułożyła monetka, że myślałem, że to jest jakieś zacne sreberko, ale jest to 49. rocznik. Polska, 50 groszy. Jest następny sygnałek. Wyschodzi pierwszy dzisiaj zagraniczny krążek. Wejmarki. Wejmarki? A mówi, że wejmarki. Dobry konik, dobry. Co by zjadł? No, dobry, dobry. Następny sygnałek leży na ziemi, natomiast wcześniej miałem sygnał prawdopodobnie od fajeczki, dosyć duży dekielek, całkiem ciekawy. No a teraz jak na razie wyskoczył, gdzie on jest, tutaj rarytas jak dla mnie. Nie mam takiego w kolekcji, nie widziałem na żywo, także jestem zadowolony. Międzywojnie prawdopodobnie jeden grosz polski. Super, super, naprawdę fajnie. Zadowolony jestem, nie mam takiej monetki, tak jak mówiłem. Bardzo fajny fancik. Wyskakuje następna krągłość. Tym razem na razie słabo widoczny, podejrzewam, ale będzie coś z tego. Tyle kilometrów jechać, żeby znaleźć kopiejkę. No super, super, zajebiście.
1940 bodajże będziemy czyścić. Może coś więcej wyjdzie. Dobra, trzeba już powoli się zawijać do auta. Czas się kończy, niestety bardzo szybko zleciało. Ale na zakończenie zarąbistej wyprawy w doborowym towarzystwie wyskakuje fancik, kompletny guziczek z koroną, łóżko, także jest super. Chłopaki wracają. Dobra, widzimy się na podsumowaniu.